Czekolada idealna. Pierwszy raz taką spotkałem. Teraz pytanie, gdzie jest jej ojciec i ile za nią chce wołów? Dałbym ze 3. Coś pięknego. Po miesiącu życia na jednym jachcie, na drugim jachcie jestem na Gran Canaria i co tu dużo mówić, właśnie jestem bezdomny, idę łapać stopa na jakąś drogę do Las Palmas i znaleźć miejsce na namiot. Dzieli mi jakieś 100 km do Las Palmas, jest godzina powiedzmy 18. Kurwa, żeby to jakoś wyszło. Najgorsze jest to, że nie znam drogi, jak się wydostać z tej mariny, ale poradzę sobie. Koniec luksusu, znowu bezdomność, brak jedzenia, normalnej wody pitnej, tylko z kibla kurwa na CPN-ie. Poradzę sobie, kurwa, mam źle wyważony na plecach, sram na wszystko, już się ze mnie leje, kurwa. Nienawidzę tego. Patrzcie, jakie ładne trawniki tu mają i palmy. Jestem w raju. Mam nadzieję, że gdzieś znajdę pole, gdzie rosną banany. Grzecznie podpierdolę jedną kiść. Tak jak wiadomo, nie mam co żreć. Mam dwie pomarańcze, przecier pomidorowy i bardzo, bardzo, bardzo na czarną godzinę pasztety i paprykarz, jak, ale go chyba zostawię sobie na Wigilię, żeby zjeść jakąś rybę. Jeszcze kurwa zapomniałem paszportu z Łodzi. Muszę wracać na marinę. Ja pierdolę, człowiek nie ma głowy, kurwa. Why? Jeszcze miesiąc czekania, aż znajdę pieprzoną łódź na Kanary, na Karaiby, kurwa. Ale się muszę dzisiaj najebać. Mam paszport, jest dobrze. Pożegnalnie. Moja łódka. Idziemy. Yo. Pierwszy film, jak łapię stopa. Łapię go w Hiszpanii. Dokładnie w Mas Palomas. Coś takiego. Jadę do Las Palmas. Mają mnie samochody dobrej klasy, złej klasy. Różnie to turyści. To turyści czy miejscowi. Co? Jak na razie jest katastrofa, kurwa, nikt się nie zatrzymuje, chodź, zatrzymały mi się dwie zajebiste panienki, pankowe, ale nie takie polskie, tylko takie przepiękne. Jest katastrofa, przesunąłem się może z 15 km, nawet nie wiem, czy aż tyle. No co, szukam wzrokiem miejscówki do spania. Tam widzę jakby taki, kurwa, tam może być coś w stylu plaży dzikiej. A jak nie, no to tu są jakieś kamienie, na kamieniach na wieżę by to spało. No nic. Łapię dalej, bo nic nie złapię i co wtedy zrobię, no dobra. Dzień w hostelu, a szef nie dość, że dał mi kluczyki do całego hostelu, gdzie ma swój też pokój. Dodatkowo jestem jego kierowcą, bo ma samochód firmowy, Forda Fiestę starą, ale nie ma prawa jazdy. Czyli jestem tutaj też driverem. Ogólnie to... Kurwa, mam szczęście, nie? Jestem szczęśliwy, kupiłem sobie dzisiaj litra za 6 euro 25 centów, więc mam nadzieję się dzisiaj napierdolić. Ze szczęścia, yo! Znajduję się przed moim hostelem, tutaj właśnie pracuję, za mną jest dokładnie wejście, Beach Hostel, Beach Hostel, jeden punkt. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj pracowałem całą godzinę. Tutaj sobie przechodzę i plażę tutaj możecie zobaczyć, prawda? Więc mieszkam przy samej plaży, jest zajebiście, zaraz mam zadanie jechać w góry samochodem, no i zobaczę przynajmniej góry i coś nagram. Jedziemy sobie amerykańskim Fordem Fiestą w góry, jestem tutaj i driverem, i cleanerem, i wszystkim co się da.
wiozę właśnie pomocników do hostelu mojego szefa. Jest dziewczyna z Argentyny i chłopak z Brazylii. Siebie z Hiszpanem, ja jestem Poliakiem, więc nie jest źle. Zobaczcie sami. Jest fantastyk. Pozdro. Miejsce całe i zdrowe. Za mną widać góry oraz hostel. Jest dobrze. Przyznam szczerze, że dawno nie jeździłem po takich serpentynach. Zobaczcie sobie sami, jakie widoki. Coś pięknego. Mam winko, więc dzisiaj będę świętował. Chyba że dzisiaj już jedziemy, ale w nocy po tej drodze to będzie ciężko. Zobaczcie sami, jak można mieszkać w jaskini. To nie czasy naszych przodków. Teraz już jest normalnie. Ale zobaczcie, jak pięknie. A teraz was czymś zaskoczę. Zaskoczę was tym, że jest... O, wychodzicie i macie taki widok. Zobaczcie. Coś pięknego. Tam inni mieszkańcy. Widoki. Stoliczek, żeby sobie siąść, a teraz was zaskoczę, bo obiecałem. Normalna toaleta, prysznic i jeszcze zaraz będzie kuchnia. I to całkiem normalna, macie lodówkę, wszystko jest. Coś niesamowitego po prostu. Niesamowitego. Ale na koniec, tak to wygląda. Jaskinia.